Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworznie zapowiada się rekordowo. Mamy rekord 137 318 zł 89 groszy. I co warto podkreślić, mamy mniej drobniaków, więcej banknotów, więc jaworznianie byli bardzo, bardzo hojni, za co serdecznie dziękuję. Po podliczeniu wszystkich puszek, datków do e-skarbonek i dodaniu sumy zebranej z licytacji Allegro, zadeklarowana kwota na dzień finału to aż 241 654 zł i 13 groszy. Jaworznianie byli w tym roku bardzo hojni i z radością wspierali Fundację WOŚP. Wyliczyliśmy 199 puszek, wolontariusze byli zmarznięci, ale szczęśliwi, bo puszki były pełne. Liczenie pieniędzy przebiegało w tym roku jak zwykle sprawnie. Pod okiem Violetty Kiermasz wszystkie puszki przeliczono bardzo szybko. Pierwszy raz w tym roku oprócz harcerzy i nauczycieli grał z nami mBank. Wolontariusze z tego banku pomagali liczyć pieniądze, a dostarczone przez nich liczarki pieniędzy usprawniły cały proces. Strasznie chcemy podziękować za bardzo miłe przyjęcie. Jestem zaskoczony, jak szybko i sprawnie poszło liczenie pieniędzy. No i przede wszystkim z ilości, które udało się Wam zebrać. Gratuluję. Pieniądz został odwieziony przed godziną 22 w konwoju zorganizowanym przez Nowinex do oddziału mBanku w Katowicach. No bezpiecznie trafią, tak, oczywiście jest nas tutaj taka skomasowana ilość ochrony, że nie będzie problemu na pewno żadnego. W tym roku odnotowaliśmy również rekordowe kwoty, które były w puszkach wolontariuszy. Mamy rekord, jeżeli chodzi o kwotę, ale mamy też rekordową puszkę. Jak w roku ubiegłym, Jakub Dygoń tym razem zebrał 5728,84 grosze, czyli dwa rekordy w jeden dzień. Wszyscy jesteśmy zadowoleni i radośni, że on się ten finał skończył, ale myślę, że będziemy grali na następny rok. Na pewno. Oczywiście, za rok jesteśmy z Wami. Dokładnie, harcerze, tutaj nauczyciele, myślę, że tak samo wolontariusze nigdy nie zawiedą. Mamy tutaj jeszcze wśród nas, proszę bardzo, zawsze grają z nami nauczyciele. I jeszcze rok dłużej. Także słuchajcie Państwo, ja wszystkim serdecznie, serdecznie z tego miejsca dziękuję i dziękuję tak samo Galenie, że z nami od tylu lat gra. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wielkie serce. To dzięki Waszej pracy i datkom mieszkańców Jaworzna kolejny finał WOŚP w Jaworznie okazał się rekordowy. Dzień!